Niech będzie pochwalony. Witajcie na Kubalówce. Kubalówka to jest taka chałupa z 1858 roku. Przy tam stoi kuźnia i śpichlerz. A ja się nazywam Kubala, a pisa się Budziony. Wiecie, Podegrodzie to jest jedna z takich najstarszych wsi na Sądecyźnie. Gadają, że najstarsza, no bo to jest centrum kultury Lachów Sądeckich. Ale tego centrum, no bo pierwszy ośrodek kaszarański był w Noscowicach, a później na Grobli i na Ząbcysku w Podegrodziu. Nasza parafia podegrodzka powstała w 1014 roku. Żeby była taka noc, kiedy myślim kro do Boga. 17 roków temu umyślało się mi, że se postawię taką chałupę. No i upatrzyłem se w Podegrodziu koło Światy Onny i takie starsze baby, Placino Władka się nazywała, już świate pamięci. No i se myślałem, kupię se tu chałupę, no i przenieśli mi tu chałupę tutaj. Trzech braci, trzech szwagrów, no i otys. No i był taki jeszcze cieśla, taki stary z Podegrodzia cieśla, co wszystko umie robić, Józef Górcyski. Wiecie co, jak my ją wyznaczyły od dołu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, potem my ją rozebrały tą chałupinę całą, przewiezły tu na oboro, a potem my postawiły łot po cudku, znowu przycie się, jedna belka, drugo, okno, dach, no i tak się zrodziła nasa Kubalówka. Tom za górą domecek, tom za górą jąder, siąder, siwy rąder domecek, fiksą figurą, punktą za górą domecek. A w domecku poniąka, a w domecku jąder, siąder, siwy rąder poniąka, fiksą figurą, punktą za górą poniąka. A teraz chodźcie do chałupy. Pierwsze pomieszczenie w chałupie to jest sioj. W sioni zawsze było klepisko z gliny ubite. W sioni to tak. Groty na kunia, zarna, becka na kapusto, albo żoda i kury siedziały i zesrały całą chałupą. Słuchajcie, a ja se tu tak zrobiłem taką wystawę, takie desecki piękne, poecki, prasy, różne becki, becułki, cebrzycki. Tutaj jest cały sprzęt do obróbki lnu i konopi. A tutaj na przykład pokazał, kto to wie, co to jest taka rzecz. Łapka na mysy. Takie rzeczy to jest były dawni folpak. Albo na przykład takie jącary. Jak jechało przez wieś i był taki głos, to wiadomo było, że jadł sonie. Bułą w karczmie, bułą czas niemały piłą, piwko kurzołą, cygary roz. Jedna była Kaśka, a drugą Maryna, jedna była ze wsi, a drugą z Omłyna roz. Jak zem zaczął z Maryną figlować, zaczęły mi gazdowie pyskować roz. Jedna była Kaśka, a drugą Maryna, jedna była ze wsi, a drugą z Omłyna roz. A teraz chodźcie do chałupy. Tu jest chałupa, bo w Podegrodziu cały budynek nazywają chałupa, ale kuchnia to jest tys chałupa. I wiecie, dawniej w tej kuchni to całe życie się docyło. Rozwa, tą błoczek sadła, żeś przyniosła. Chłopy robiły miepły, albo kłosycki, albo przyniósł dziada i strugą głośnikią. Pomału, a cały co? A to baby jak to baby, zrobiały, albo haftowały.
No i słuchajcie, tutaj mówię takie połecki. Do mnie się go dało krotka. No i tu są gorki, garnusie, dwojocki, miarecka mało. Popatrzcie, jak do wigorcki umiały drutować. Jak dziecko truciło i gorcek spodni się rozprął, to zadrutowały. Albo kłowol, albo chodził taki druciarz po wsi i drutował gorki. No i popatrzcie się. Pomimo to, że w Podegrodziu było prawie 20 gąsarzy. Całe Łosowie to były Błascyki, Kolbusze, to były Jurkowskie, to były same gąsarze. No i tutaj mamy takie piękne, maluwone, dzbonecki, garnusie, no i łyźnik. No tu się kładło łyski, kładło się rogole, a tutaj mamy piec z kapą. Wcześniej, wiecie, to było polonisko i były takie rynki i na tej rynce się budowało. Normalnie to był ogier. Dopiero Franciszek Józef nakazał stawiać kuminy, bo się basz chałupy poluły. No i od tej pory już mamy chałupę z łokapą. Budownik, tu była taka dziura w powale i nazywa się włoźnica. Jak za dużo dymu naleciało, to się to włoźnica uchylało, no i trochę z reklam tego dymu uciekło. W tej chałupie do 1968 roku stały 4 krowy i cielo. I to był wyrek dla pastucha. Zrobiłaś? A zrobiłam, napiłbyś się na śmaczki. No i jak ci smakuje? Dobro. A teraz chodźcie do izby. Teraz do izby można iść, ale w dawnych czasach do izby to hehehe, nie byle kiedy można było iść. Dawni w izbie to było duże. Łóżko, ława, stół, skrzynia wionno i kupa obrazów. Słuchajcie, u mojej babki to było na trzech ścianach obrazy, bo to tradycja była taka, ze skazy pielgrzymki, z odpustu, no to baby przynosiły pomiutko. Jak miały za co? Jak miały pieniądze? No i potem dziopy robiły pod te obrazy piękne girlandy takie. To są takie z kwiatków zbiły łozdóbki. No i jak wybieliły chałupę na jedne świata i na drugie, to potem robiły fieronecki takie z bibuły. Wiecie, ta kumoda, co tu jest, ta sofa i kredens, to już jest młoda, bo jak widziały chłopy po wojnie, że we dworze i po domu ksiądza jest taka sofa, no to też se zrobiły, a do niej to nie było. Tu mówię, se chcę pokazać taką ozdobą, jak to do niej w Podegrodziu robiły podważnicki. A podważnicka to Niemcy wiecie co to jest, ale jak jest nieznano choinki w Polsce, to na wsi tutaj nas odecyźnie w Podegrodziu robiono takie podważnicki. Te podważnicki się robi, najpierw się wypolo choj pod blachą łopatki, czasami się barwi, słuchajcie, albo cebulą, albo burokią, albo kworą zdoba. To wtedy wychodzi takie różne kolory. No i się robi świat i kulki i inne ozdoby. Podważnicki się zdobiło jeszcze grochom albo lną, albo orzechami, bo to wszystko na drugi rok obiecywało, że będzie płodność, że będzie się rodzić w chałupie, w oborze. No i obrazy tak wzgodowem. No, a to jest tak zwana zyrtka. Wiecie, jak baba przysła gospodyni, jak przysła z kościoła, to chustecko albo fartuch ich las na zyrtko. Bo skrzynia to jest była taka sofa i skrzynia się dawało na wiono dziupie. Jasiek ma złożyć bardzo. Dostajcie. Macie jak
miały to damy. Przeważnie do skrzynie się dawało jakiś ich, coś ich zestroił, albo pierzyno i to było wiono do dziupy. Caso mi dostała krowo, jakby zamożniejsze. No a teraz chodźcie, uwidzicie sołek. Bo przecież wiecie, że sołek to był magazyn na zbożę i na różne inne jodło, na suski. A ja to przerobiłem na taką małą wystawkę. No i widzicie tutaj, są takie zdjęcia, jak czasami z naszą regionalną zespołą po degrodzie hulnomy, albo jak nagrywamy film, albo jakie obrzędy zwycaje. A tutaj dali, to są zdjęcia z takich różnych warsztatów, które tu na Kubalówce prowadzamy. A basz fajne świato to jest Matki Boskie Zielne. Przychodzą starsze baby, przychodzi kupa dzieci i robią bukiety i 15 sierpnia idą do kościoła z tymi bukiecikami. No i wiecie, kolodowanie jak w Alówce, no kolodowanie w Podegrodziu to jest zyje. No i inne warsztaty, bo wiecie, uczamy dzieci tu haftować, uczamy dzieci robić różne piękne rzeczy, kwiatki, nie kwiatki, wiunki, bukiety z bibuły. Robimy warsztaty ceramiczne, robimy warsztaty malowania na szkle, uczymy dzieci na tradycyjnych instrumentach grać. No i różne, różne inne cejcości tu się odbywają. A tu jak widzicie jest kuźnia, tą kuźnię z wytargą z Włosowio, 1920 rok, no i tu na słowo Ludwik casomikuje, pokazuje dzieciom jak powstają zumki, kłotecki, podkówki. Jak kowole w kuźnikuju, podkówecki w mig, 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 jak o sobie zatojcują, nie potrafi nikt, nikt, nikt. I tak jest. A mamy takiego rodoka jeszcze z Podegrodzio, w tej chwili już świoty, ojciec Stanisław Papczyński. Urodził się w 1631 roku, a umarł w Górze Kalwarii w 1701. Założył klasztor męski pierwszy w Polsce. No i był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego i go dają, że on go namówił na łodzież wiedeńską. Jose Podegrodzok, Jose Rogowi ty, nie było mnie medo, żony